Siema, siema, hej, Oskar do mnie przyjechał. Jakimś sprzętem. O, jest. Jakimś jeepem. A zjedzie, to zjedzie. Zjechać zjedzie, ale czy wjedzie? Samochód do zadań specjalnych. Mały poślizg. Patrz, jakiego bąkola sadzi. Bokiem lata nim. Jezu. Ale poszło. Nie no, jest kozak, no. Grand Cherokee. Gdzie jeszcze spasz na podjazd zrobi? To żeby nie przestawił mi bryki. No model Oskar jest, mówiłem wam. Siema Oskar, coś ty, ale fajnie to wyszło, wiesz? I co, podjazd zrobiłeś? Nie da rady, jest za mokro. Widziałeś jak wcześniej byłem to... Daj, ja ci podjadę. No by trzeba było z rozpędu, tylko wiesz, się trochę boję, że zderza kurwę, jak zderza kurwę, to dycha pęknie, nie? I tak nie chciałbym zbytnio. Dycha! No, z tyłu mi babka uderzyła, to 6500 sam zderzek wyszedł. No nieźle. No. I jest za mokre, a to są wiesz, zimowe już opony, one to nie są żadne ATEKi, MTEKi czy coś, no to on nie wiedzie. Da. No wie, z rozpędu wiedzie, nie? No bo on ma tą pneumatykę, mogę sobie podwyższyć. No, chyba, że nie wiedziesz, to ja ci wiadę. Wiedziesz? No, powinno dać radę, tylko żeby mnie nie ślizgnęło. Ale na bok. Urosłeś znowu od ostatniego razu. Nie, co? A z Markiem się umówiłem, wiesz? Tak? Na piątek, no. I co tam jest? No właśnie nie dogadałem się, bo zanik telewizora miał, no. No ale prześwit ma duży, nie? To jest, to nie, to jeszcze teraz. Jaki to jest motor, powiedz? 3 litry. 3 litry. To znaczy? No podnosi się. Co ty? No widzę, no. Aha. Zaraz już pokażę. No właśnie, jak go podniesiesz, to na pewno wjedziesz. No teraz już zaraz będzie na maksa, a pokażę ci jeszcze jak są pulsy. Ale fajnie zamiatał, wiesz? Bo teraz włączyłem tryb na błoto i tylny napęd się zapiął, czyli... Bez przedniego? Znaczy nie, z przednim, bo przednim też, ale z tyłu był wtedy... Cały czas kręcą obydwa, nie? Bez odcinania. A, czyli po prostu miałeś ośkę. No, zapiętą blokadę na tym. No, 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 no. I dlatego tak fajnie zamiatał, tak, wiesz? No bo równo kołami tylnymi zamiatał, bo to jest chyba 60% na tył, 40%. Naprzód podział napędów. Nie? No tak w miarę, bo w ogóle jest w pakiecie off-road, dlatego ma mniejsze felgi, bo w standardzie są 20 albo 21, a to jest dodatkowy pakiet, są 18. Ma dodatkowe osłony pod silnik, skrzynię. Ma chłodnicę skrzyni dodatkową jeszcze, oleju w skrzyni, przez co też mogę ciągnąć dużo większy ciężar na haku. Aha. Bo normalnie jest chyba 2,5 tony, a ja mam 3. A który to rok jest? 16. No to młodziutkie, fajnie to nawet wygląda. Po przebiegu ja mam 48 tysięcy. A ty musisz mieć takie auto, bo w mniejszym byś nie wziął. Ja wcześniej limuzynami jeździłem, to teraz sobie nie wyobrażam, ale chcę zmienić na inny. I jak byłem taki duży jak ty, to jeździłem tym Nissanem Navarą. No. A potem jak schudłem, to kupiłem sobie tego. A jakbyś się ze mną tak zamienił? Chodź, ja usiądziesz. Nie, poczekaj, mam kluczyki? Nie mam kluczyków, kurwa. Ale chcę zmienić, bo chcę elektryka kupić. Tesla. Aha. Tesla chciałem kupić. Teraz weszła ta wersja Y, ona jest trochę wyższa, ale ma mniejszy zasięg, a wolałbym tą trójkę, ona jest też sporo tańsza. Aha. I... Mówisz, że elektryk? No mam panele na dachu, na domu założone, więc prąd za darmo mam, no to jeździłbym za darmo. No cały czas w sumie po mieście jeżdżę, to za darmo by było. No tak. A tu jednak z 11-12 litrów w mieście wychodzić. A teraz przy cenach, tu pełen zbiornik, no to masz 5 stóp. To jeszcze na myjnie będziesz musiał teraz pojechać. Dobra. To co robisz? Zrób tą górkę.
zrób, ja tam nawet wejdę, a potem ci powiem mój nowy biznes, dobra? No to zaraz pogadam. Oskar i jego Jeep Grand Cherokee. Offroadowa bestia. 3 litry diesel. O koni się nie spytałem, ile ma koni. Ale zaraz dopytam. Ja sobie nawet wejdę na tą górkę. Jedzie. Jedzie. Z miejsca czy z rozpędu? Zderzaka nie zostawi. Spoko. Nie będzie źle. Ja się odsunę, bo jeszcze mnie wywali. Poszedł. No mówiłem, że wlezie. Co to taka górka? Będzie teraz tu przyjeżdżał trenować. To już... Czekajcie. To już wiem, kto mi auto pożyczy. No widzisz? Rozpędu, Oskar, to już teraz widzisz, to teraz już wiem, kto mi auto pożyczy. Na enduro? Na enduro, no. Co, do środka idziemy? Ja, a powiedz, ile to koni ma? 250. No to kurczę ci powiem. Jak w serii? Jest dobrze. 300 program, 280, 290, tak około 300 seria. Po programie. 8-biegowy automat. ZF-a, to jest to samo co w BM-kach, teraz się montuje. LED-owe. Ile za tego, za takiego trzeba zapłacić, powiedz? 300. Wy? O. 300, no. To trochę. Ale to jest jakby najtańsza wersja, bo to jest 3-litrowy diesel, potem masz 3,7 benzyna, ale ona jest, mocy ma 30 koni więcej, ale jest słabsza, no bo benzyna mniejszy newtonometr. Potem już masz coś fajnego, to jest 5,7 chemii, no to już w miarę idzie. Potem masz 6,4 SRT i 6,2 track hołka, to już ma 707 koni w serii. Ło jadzie. 3 sekundy chyba do setki. To jest na kompresorze. To jest ten 707 track hołk, jego wersja, to jest to samo co Dodge Hellcat. To jest chyba wersja Hellcat. To jest to... Widzę, że wiedzę masz dużą. Wiesz co, to nie jest pierwszy Jeep, bo wcześniej już miałem, bo to jest Grand Cherokee, miałem Cherokee'ego i to był ze Stanów, 3,7 benzyna. Aha. Ale tamte strasznie dużo pali, tylko że wtedy to były dobre A czasy. Ten ile pali? W mieście 11-12, tak. O, to jak moja Navara. Przy normalnej jeździe, ale na trasie możesz nawet do 6 litrów zejść i do 20. O. No bo jak pojedziesz 90 setkę na tempomacie i nie są jakieś górzyste tereny, to 6 litrów spali. Ale jak na maksa będziesz jechał, to ci dwie dychy złoi. No tak niekoniecznie, bo on maksymalnie 210 idzie, a teraz jechałem do Gdańska, to przy 160-170 na tempomacie to jest 11-12 litrów. No to do dych to trochę... No bo jest 8 biegów. No. Obroty dość niskie. Komfort jazdy po ulicach? W mieście super, poza miastem na autostradach troszkę głośno. Ale to kwestia jest kół, bo one są dość szerokie, bo to jest 265 szerokość. Stały napęd na 4 koła to nie jest jak tam w Volkswagen jakiś Haldex, tylko tu jest zawsze 4 koła. No tak. Troszeczkę... Hak masz. Dołożony. No to dokładałem do skutera wodnego. O kurde, to faktycznie ty na myj nie musisz pojechać. Albo tak zostaw, wiesz? Nie, bo kółka, taka moda jest. Taka moda, ale szkoda tych nad kolei. No. Tam jest taka warstwa. Ale tu jest, wiesz co, tu jest sama natura, nie? Tu spoko, tu nic się nie stanie. A opuchę go. On ma ceramikę mam założoną. To tu wystarczy pianę za 2 zł i za 4 zł wodą opłukać i wszystko schodzi. Aha. Co to znaczy ceramikę? No to się powłoka ceramiczna. Tu masz powłokę ceramiczną. Tak. Myślałem, że hamulce, że tarczę masz. Nie. To nie chciałbym nawet. Bo to takie koszty są. To byś musiał mieć większe konto. Kurde. Za wymianę ceramiki to chyba tam 60-80 tysięcy zależy od samochodu. No. I na krótko starcza. O dzięki Oskar, to jednak widzisz, no dałeś radę, nie? No dałem.